między innymi tak, że rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interes. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy. Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Dlaczego? Oni mówią tak, idźcie kupić naszą płytę, jak chcecie nam pomóc. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy. A kto ich chce płytę kupić?